Tak, przygotuj się na fascynującą rewelację na temat tego, jak niektóre rośliny mogą sabotażować twoje życie, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaki wpływ mają rośliny na twoje codzienne życie? Mogą one nie tylko upiększać twoje mieszkanie, ale także wpływać na twoją energię, nastrój i nawet twoją sytuację finansową. Ten filmik głęboko zgłębi 5 rodzajów roślin, które mogą osłabiać twoją witalność i szczęście, oraz pokaże ci, jak to zmienić, aby stworzyć w twoim domu prawdziwie pozytywne środowisko. Zanim jednak zagłębimy się w tę botaniczną podróż, chciałbym podziękować CI za twoją obecność tutaj. Twój udział jest kluczowy dla rozpowszechniania tej ważnej wiadomości. Jeśli jesteś nowy na kanale, nie przegap okazji, aby dołączyć do nas w tej podróży samopoznania i transformacji. Teraz przejdźmy do sedna sprawy. Czy wiedziałeś, że niektóre rośliny mogą być prawdziwymi szkodnikami w twoim domu? Mogą one kraść twoją energię, powodować konflikty, a nawet wpływać na twoją sytuację finansową. Ale nie martw się. Pokażę ci, jak rozpoznać i radzić sobie z tymi roślinami, aby stworzyć bardziej harmonijne i pomyślne środowisko. Więc przygotuj się, aby odkryć tajemnice tych roślin, które zamieszkują twój dom. Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyś wykonał DLA mnie pewną rzecz. W komentarzach poniżej napisz następujące dekrety. Cała energia negatywna rozprasza się z mojego życia. Jestem magnesem siły i pozytywności. Rozpoznaję moją wyjątkowość i zasługuję na to, co najlepsze. Mam moc osiągnięcia moich celów. Wierzę w siebie i w moje możliwości. Wyrażam wdzięczność za wszystkie błogosławieństwa w moim życiu. Jeśli masz już którąś z roślin, o której wspomnę, nie martw się. Pokażę ci alternatywy i rozwiązania, aby przekształcić swoją przestrzeń w sanktuarium dobrych energii. I pamiętaj, udostępnij ten film swoim przyjaciołom i rodzinie, aby wszyscy mogli skorzystać z tej wiedzy. Im więcej osób to wie, tym lepiej dla nas wszystkich. Zaczniemy naszą podróż po świecie roślin od zbadania pozornie nieszkodliwego elementu, który może wyczerpywać twoją energię bez twojej świadomości. Sztuczne rośliny. Są one popularnym wyborem do dekoracji. Ale to, o czym wielu nie wie, to to, że jeśli nie będą odpowiednio pielęgnowane, mogą stać się prawdziwymi magnesami DLA negatywnej energii. Sztuczne rośliny ze swoją syntetyczną powierzchnią mają unikalną skłonność do gromadzenia kurzu. To gromadzenie nie tylko szkodzi ich estetyce, ale także staje się ogniskiem miazmatów, które są w zasadzie koncentracjami negatywnej energii. Te niewidzialne DLA oka miazmaty mogą wpływać na nasze samopoczucie w subtelne sposoby, często sprawiając, że czujemy się zmęczeni lub wyczerpani bez wyraźnego wyjaśnienia. Wyobraź sobie budzenie się każdego ranka, czując się zmęczonym, nie wiedząc dlaczego. Odpowiedź może być bliżej niż myślisz. Sztuczna roślina w postaci kurzu na twoim nocnym stoliku. A problem nie kończy się tutaj. Niektórzy nawet umieszczają te rośliny w miejscach kultu, takich jak ołtarze, nie zdając sobie sprawy, że pozwalają na gromadzenie się negatywności w świętym miejscu. Ale nie martw się. Istnieje proste rozwiązanie tego problemu. Wystarczy odpowiednio dbać o swoje sztuczne rośliny, regularnie je czyścić, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i w konsekwencji negatywnej energii. W ten sposób możesz cieszyć się pięknem roślin w swoim domu, nie narażając jednocześnie swojej witalności i dobrego samopoczucia. Więc następnym razem, gdy spojrzysz na swoje sztuczne rośliny, pamiętaj, że mimo że mogą wydawać się nieszkodliwe, mają potencjał wpływania na twoją energię w sposób, o którym nawet nie zdajesz sobie sprawy. Dbając o nie z miłością i uwagą, nie tylko zachowujesz ich piękno, ale także chronisz swoją witalność i wewnętrzną harmonię. Druga roślina, na którą warto zwrócić uwagę, to kaktusy. Chociaż są one często doceniane za swoją egzotyczną aparycję i zdolność do gromadzenia wody, kaktusy mogą mieć zaskakujący wpływ na naszą energię i dobre samopoczucie. W przeciwieństwie do tego, co wielu myśli, wypełnienie naszego domu tylko kaktusami może stworzyć wyzwanie i zaburzyć równowagę. Wyobraź sobie swoje mieszkanie jako sanktuarium pokoju i harmonii, jako schronienie przed stresem zewnętrznego świata. Teraz wyobraź sobie to samo miejsce wypełnione kaktusami, z ich ostro zarysowanymi kształtami i ostrych kolców. Ta wizja, chociaż może wydawać się estetycznie interesująca, może przynieść ze sobą suchą i trudną do zniesienia energię, która nie przyczynia się do naszego emocjonalnego i duchowego dobrego samopoczucia. Intrygującym przykładem jest korona cierniowa, roślina znana z ostro zarysowanych kolców i zdolności do tworzenia bariery ochronnej, gdy jest uprawiana na zewnątrz. Jednakże przeniesienie tej samej rośliny do wnętrza domu może być wyzwaniem.
Jej kolce, chociaż mogą zapewnić poczucie bezpieczeństwa, mogą również przyciągać energię konfliktu i przeszkód, sprawiając, że nasz dom staje się mniej gościnny i spokojny. Dlatego podczas dekorowania naszej przestrzeni domowej istotne jest nie tylko rozważenie estetyki roślin, ale także energii, jaką niosą ze sobą. Wybór roślin, które promują harmonię i równowagę, takich jak sukulenty i rośliny o zielonych liściach, może być bardziej korzystny dla naszego zdrowia emocjonalnego i duchowego. Zawsze pamiętaj, nasz dom powinien być schronieniem pokoju i dobrobytu, a rośliny, które wybieramy do jego dekoracji, odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Przejdźmy teraz do trzeciego etapu tej botanicznej podróży, która przenosi nas do świata ostro zarysowanych roślin, takich jak imponujący miecz Świętojerzego. Wielu ceni obecność tych roślin w swoich domach, przyciąganych przez uczucie siły i ochrony, jakie emanują. Jednakże należy postępować ostrożnie, wprowadzając je do naszych przestrzeni. Wyobraź sobie doniczkę z mieczami Świętej Barbary na wejściu do domu, wyróżniającą się swoimi żółtymi krawędziami, podczas gdy wnętrze ozdabiają orchidee, jaśmin i rozległe ilości roślin zielonych. Jest to scenariusz, który mądrze odzwierciedla dążenie do równowagi między kontrastującymi energiami, tworząc harmonijną i przytulną atmosferę. Kluczowe jest zrozumienie, że ostro zarysowane rośliny, gdy nie towarzyszą im bardziej delikatne odpowiedniki, mogą wywołać energetyczne wyczerpanie i negatywność w przestrzeni domowej. Dlatego wybierając je do domu, ważne jest, aby zadbać o to, aby współistniały w harmonii z innymi odmianami roślin. Warto zauważyć, że pielęgnacja kwiatów, które posiadają kolce, takich jak róże, wymaga szczególnej uwagi. Usuwanie kolców podczas układania róż w wazonach nie tylko poprawia ich estetykę, ale także symbolicznie stanowi oczyszczenie, usuwając przeszkody z drogi i napełniając przestrzeń ożywcza energią. Kombinując róże z rozmarynem lub rutą, nie tylko wzbogacasz wizualnie swoją przestrzeń, ale także wzmacniasz jej emocjonalną atmosferę, oddalając negatywne energie i promując uczucie lekkości i dobrobytu. Zawsze pamiętaj o usuwaniu zanurzonych liści podczas obchodzenia się z kwiatami ciętymi, zapewniając ich trwałość i utrzymując czystość wody w wazonie. A teraz przejdźmy do piątej rośliny, która może mieć nieoczekiwany wpływ na Twoje finanse i energię. Mało kto zdaje sobie sprawę, ale papryka jest rośliną, która, gdy jej papryczki wyschną, może przynieść wyzwania finansowe. Zaskakujące, prawda? Wysuszone papryczki, tracąc wilgoć, mają reputację wyciągania finansowej pomyślności z przestrzeni. Jeśli zdecydujesz się mieć paprykę w domu jako element dekoracyjny, w porządku. Jednakże ważne jest, aby usuwać wysuszone papryczki, aby zapewnić swój sukces we wszystkich obszarach życia, zwłaszcza finansowym. Każda mała czynność przyczynia się do stworzenia sprzyjającego środowiska DLA obfitości. Często można zobaczyć wysuszone papryczki dekorujące lokalne sklepy, ale trzeba zachować ostrożność, ponieważ może to wpłynąć na przepływ finansowy w miejscu. Wysuszone papryczki, przyciągając negatywną energię finansową, mogą zacząć wyciekać zasoby z przestrzeni, w której są obecne. Dlatego unikaj ich miażdżenia i jeśli znajdują się w Twojej kuchni, trzymaj je w zamknięciu, unikając ich długotrwałej ekspozycji. To niewygodna rzeczywistość, ale gdy papryka zaczyna więdnąć, cała roślina może być dotknięta. Ten spadek nie tylko szkodzi jej własnemu zdrowiu, ale także może przenosić się na inne rośliny, wywołując problemy i osłabiając atmosferę jako całość. Warto zrozumieć wzajemne powiązania między roślinami i to, jak stan jednej może wpływać bezpośrednio na dobre samopoczucie pozostałych. Utrzymywanie zdrowego środowiska wymaga stałej uwagi i gotowości do interwencji, gdy zajdzie taka potrzeba. Poprzez regularne obserwowanie i zapewnienie idealnych warunków wzrostu, przyczyniasz się do stworzenia bardziej harmonijnego i pomyślnego środowiska DLA wszystkich swoich roślin. Dlatego pamiętaj, jeśli zdecydujesz się mieć paprykę, bądź czujny, aby usuwać wysuszone papryczki, unikając w ten sposób drenażu negatywnej energii i możliwej utraty pomyślności finansowej. Teraz, gdy omówiliśmy dokładnie te pięć roślin, kluczowe jest ich koordynowanie w Twoim otoczeniu, aby stworzyć harmonijną równowagę. Zidentyfikowanie, które z tych roślin posiadasz w domu, jest pierwszym krokiem do strategicznego planowania ich rozmieszczenia. Na przykład, jeśli masz paprykę, pamiętaj o usuwaniu wysuszonych papryczek, aby uniknąć wycieku finansowej energii z Twojego domu. Wprowadzając kaktusy, upewnij się, że zrównoważysz je innymi miękkimi roślinami, aby uniknąć nadmiernie suchego i wyzywającego środowiska. Ponadto nie bagatelizuj korzyści emocjonalnych i psychicznych płynących z dbania o rośliny.
Nie tylko upiększają one przestrzeń, ale także oczyszczają powietrze, redukują stres i promują uczucie spokoju i wyciszenia. Teraz, gdy dowiedziałeś się o tych 5 roślinach, chcielibyśmy usłyszeć Twoje historie sukcesu i osiągnięć. Pamiętaj, że Twoje życie kształtuje się poprzez sposób, w jaki postrzegasz i reagujesz na sytuacje. Patrz na wyzwania jako na możliwości, nie jako na problemy i bądź głównym bohaterem swojej historii. Skup się na tym, co masz w nadmiarze, a nie na tym, co brakuje. Prawo przyciągania uczy, że Twoje myśli, uczucia i działania kształtują Twoją rzeczywistość. Mając jasność co do tego, czego chcesz, krokiem pierwszym do osiągnięcia swoich marzeń. To potężna lekcja, którą chcemy podzielić się z Tobą, ponieważ nasze połączenie może przekształcić małe krople pozytywnej energii w szeroki ocean witalności i obfitości. Niech te fale przekształcą się w potężne tsunami dobrobytu, oczyszczając nasze życia z negatywności i trudności. Dziękuję Ci głęboko za podzielenie się tą podróżą z nami i nigdy nie zapominaj. Jesteś wyjątkowym istnieniem, zasługującym na całe bogactwo, miłość i sukces tego rozległego wszechświata. Zachowuj stałą wiarę i wdzięczność. Jeśli ten kontent rezonuje z Tobą, zapisz się na kanał i udostępnij go tym, którym wierzysz, że może im to pomóc. Razem możemy rozpowszechnić te wskazówki i techniki, aby promować bardziej pełne i pomyślne życie DLA wszystkich. Dziękuję Ci bardzo za Twoje wsparcie.